Hej, cześć wszystkim! Znowu właśnie odcinek Faktoria na modach. Dobra, tym razem nie będzie streamał, bo trochę nie mam czasu. A chcę dalej ruszyć tutaj, co tutaj robimy. Więc tak jak widzicie, trochę ogarniałem poza nagraniem. Tak jak bo Cypher wspomniał, dostawiłem parę fabryk tranzystorów. Ja już jednak troszkę brakowało ich przy pełnej produkcji. Po drugie, dostawiłem tutaj parę rafinerii, separatorów, steam crackerów. I tak to ledwie wystarcza na to, żeby dwie fabryki plastiku zasilić. Więc na razie tak będzie musiało zostać. Co tu jeszcze porobiłem? Zacząłem konstruować naszą stację, na którą będziemy węgiel przesyłać. Teraz tym się zajmiemy, ponieważ zaczyna nam sporo energii brakować. Dostawiłem dwa dodatkowe bojlery i silniki parowe. Problem jest taki, że jak ruszymy całą fabrykę na maksa, to zaczyna brakować energii, koparki zaczynają dostarczać mniej węgla i całość się rypie. Więc dopóki nie będziemy mieli silnego zaplecza energetycznego, to na razie nic nie będziemy robić. Ok, przebadałem też parę rzeczy, między innymi przebadałem szybkość robotów oraz ładowność robotów, ponieważ będziemy to robić zaraz po tym, jak zapewnimy sobie węgiel. Przebadałem również podajniki masowe, które przy okazji przydałyby mi się w filtrującej wersji. I troszkę jeszcze więcej żelaza. I postawiłem jeszcze fabrykę od torów, którą się zaraz zajmiemy. W okazji przydamy się troszkę przystanków jeszcze. I parę jeszcze innych rzeczy. I bierzemy się za kolej. Dobra. Sobie dziabnę. Tak, układy mi się pokończyły. Więc również sobie je dziabnę. Trochę podajników masowych jeszcze. Dobra. A i stal mi jest jeszcze potrzebna. I troszkę więcej torów. Nie aż tak dużo dzieje się w fabryce. Nie włączam dalej badań, ponieważ no dalej mamy problemy z prądem. I dobra. Jedziemy z tym. Na razie poprowadzę tylko jeden tor. Przygotowałem sobie taką prostą pętlę. Tutaj będę dodawał kolejne stacje. Przygotowałem stację, żeby mieściła pociągi w formacie 2 plus 4. Czyli dwie lokomotywy oraz cztery wagony. Na razie będzie tu jeździła tylko lokomotywa z jedną, tak, pociąg z jedną lokomotywą i z jednym wagonem. Tak, ale jak widzicie, w przyszłości będę mógł to tak rozbudować do stacji 2-4. Ponadto w przyszłości będę tutaj dodawał kolejne stacje, ponieważ będziemy musieli mieć sporo stacji na każdy rodzaj rudy. Przynajmniej jedną będziemy musieli mieć. Ale dobra, to w przyszłości. Dobra, może dokończmy w sumie tą rzecz. Dobra. No szybkie. A, słupy się przydadzą również. Dobra, wiecie co, to zrobię sobie po prostu parę w ręce. Aha. Dobra, i to na razie później jakoś przeciągniemy. A właśnie, czy nie mam lokomotywy nowej? Najpierw, dobra, zróbmy sobie wagon kolejowy. Oraz parę silników mi brakuje do lokomotywy. Chyba szybko pójdę sobie dziabnę z naszej nauki.
To chyba już wszystko i będziemy mogli zaczynać. Trochę węgla by się przydało na rozpędzenie lokomotywy na początku. Praktycznie to były tutaj. Ciach. Okazji mogę też parę tych rzeczy wziąć. Z tak tego i z tak tego. Przy okazji zrobiłem również parę koparek Mark II. Generalnie różnią się one Mark I. Tak, do konstrukcji po prostu trzeba stalowych rzeczy. A chcemy mieć Mark II, ponieważ one dwa razy szybciej kopią. Będziemy mieli tam ograniczone miejsce. Dobra, nie wziąłem węgla. Dobra, tutaj mam troszkę jeszcze w skrzyni. Szybko. Schodziłem tyle po silniki, zapomniałem silników. Dobra, produkujmy parę silników w takim razie. Silnik. Potrzebujemy tego stali oraz trybików. Okazji mam tutaj trochę złomu, którego nie potrzebuję, więc na razie sobie tutaj wyrzucę. Jeszcze tu nie potrzebuję. W sumie też nie potrzebuję, tego też nie. Tak, troszkę jednak poczekamy na to. Przy okazji możemy zacząć puszczać pas z węglem. Myślę, że jakoś go tutaj tędy przepuścimy. Okazji, czy mam wystarczająco dużo pasów? Troszkę mam. Ale pewnie będę musiał jeszcze zgarnąć później trochę. Bo jeszcze jeden silnik. Dobra, mam też trochę granatów. Ponieważ tutaj będziemy musieli się przebić przez trochę lasu. I zdjąłem również tutaj sąsiadów, których mieliśmy. Dobra. Więc nie będą nam przeszkadzać. Okej. Paliwo. Okej, ciekawe, czy mogę konstruować tory w ten sposób. Mogę. Myślę, że puszczę na razie prawy tor. A właśnie, miałem więcej torów wziąć. Chyba też o tym... Nie, wziąłem więcej. Nie wiem, czy to starczy. Dobra, czas na granaty. Powinno być ok. I jedziemy dalej z tą trasą. W sumie nie wiem, czy to wystarczy. Ale zobaczymy.
Dobra, i tutaj chyba będziemy musieli się przebijać przez las. W sumie tutaj bardziej. Dobra, wezmę sobie jeden stack węgla i dorobimy jeszcze sobie trochę granatów. Dobra, jeszcze mamy 200 torów, powinno chyba starczyć. Mamy już większość trasy zrobioną. Dobra, może wrzucę sobie tory gdzieś tutaj. Dobra, na więcej granatów. Au. Au. Dobra, muszę uważać trochę. Ale co tam? Postęp wymaga ofiar. Okej. Chyba powinno starczyć. Gdzieś tutaj sobie zrobimy stację. Za chwilkę. Chociaż może nie starczyć. Jednak torów. Cóż, najwyżej się wrócimy. Więc chowam na razie ten wagon. Nie tylko spowalnia. Dobra. Tu mamy jeszcze 54. I sami tutaj możemy kręcić powoli stacją. Jest to nieskończone złoże węgla, które nas interesuje. To jest drugie. Dobra. Zróbmy się troszkę kolejko. No i dobra. Stację sobie walniemy gdzieś tutaj. Będzie węgiel 1. Mam stalowe skrzynki, mam. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, szybkie podajniki. A, prądu nie zaprowadziłem tutaj. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Dobra, ile tu możemy zmieścić tych wiertnic? A, patrzcie, im więcej ona ma, tym szybciej będzie kopać. To ma sens w takim razie. Więc nie możemy po prostu jak najwięcej się tylko da. Musimy też myśleć o tym, żeby w miarę jakoś miały dostęp do surowców. Dobra. Chyba będzie tyle. Dobra. Moje schematy. Ewentualnie potem jeszcze będziemy tutaj część na drugą stronę przeprowadzali. Dobra, więc później o tym pomyślę. Na razie po prostu to weźmiemy tak, połączymy.
No i ładnie. Potrzebujemy na pewno łączenia z prądem. W sumie to też chyba moglibyśmy zrobić kolejką. Czekajcie. Nie tak. Tą stroną masz jechać. Dobra. Jeszcze jak według naszego schematu, gdzie by się znajdowała? Tak, troszkę chyba drzew trzeba będzie usunąć. Okej, dobra, jedziemy. Okej, to jeszcze trochę porządku. W przyszłości tak to będę musiał więcej wyciąć, kiedy już będę drugi tor robił. A na razie zróbmy tak, żeby było. Okej, ładnie idzie. Zrobimy zjazd ładny. Już tam powinien pójść prąd w takim razie. Tak, pojawiło się zanieczyszczenie, to w takim razie oznacza, że zaczęły kopać. Ładnie. Dobra. Co się tu chciałem z bazy? Chyba w sumie nie. Chociaż na pewno przyda nam się więcej zapasów, jak będziemy chcieli te dwie pozostałe załączać. Czy mam jakiś kamień? Nie. Dobra, ja sobie tutaj już ścieżki zacząć wykładać. I przy okazji więcej wiertnic Mark II. No i dobra, po kolei. Czego potrzebuję? Podajników trochę się przyda. A tego on cały stack. Okej, fajnie. Podajniki. Te wezmę wszystko. Tutaj sobie uzupełnię. To też sobie uzupełnię. I tak, i trochę torów mi brakuje, ale na razie nie potrzebuję więcej. No i dobra. Więcej podajników. Masowych. Więcej stali i pewnie parę stalowych skrzynek również będę potrzebował. A to za chwilę. Okej. Węgiel na razie jeszcze jest okej. Okay.
Sobie weźmy tutaj już, doprowadźmy ten węgiel, gdzie powinien on jechać. I powinno tutaj już zacząć wszystko działać, tak? To jest wszystko... A. Jeszcze nie macie stawianego filtra. Węgiel. Dobra. Parę granatów to trochę przyspieszy. Tak, to trochę zmienimy. Tak, po pierwsze chcemy, żeby część, żeby te dwie ścieżki się łączyły. Potem chcemy, żeby część szła tutaj. Część tam, a część tam. Okej. Będziemy musieli troszkę przerobić. Dobra. Spoko. No i wracamy do węgla. Gdzie był ten... Ten trzymaj. Wsiadamy. Jedziemy do węgiel 1. Pełne wagony. Go. I baza węgiel, puste wagony. Możemy zacząć nad pracować nad szybkością hamowania. Ok, chyba tu nie trzeba na razie szybszych podajników. Wygląda na to, że to wystarcza. Tak. I co to trochę zajmie? Załadowanie tego. Pracujmy już nad pozostałymi. Przy okazji przydałby się tu radar. Możemy od razu postawić radar Mark II. Niech się szybko zrobi. Prawda się powoli ładuje. Tak, tu jest jeden węgiel, a tam jest drugi. A, prądu nie podciągnąłem. Dobra, ile tutaj wiertnic chcemy postawić? W sumie może zróbmy to również na czterech. Że tak bardziej będzie równo. Okej. Tylko zrobimy tutaj jeszcze wyrównywacz, bo pewnie one nie będą równo produkowały. Dobra. Tak, prąd. No i dobra. Idziemy z tym pasem. W drodze powrotnej podłączymy prąd.
Dobra. A i zrobimy łączenie 4 do 1. Okej. Ciuchcia zaraz wyjedzie z pierwszym ładunkiem. Ciach. I ciach i dobra. No i też już pracuje. Dobra. To były dwa podobnej wydajności źródła. To jest dużo mniejsze. W sumie nawet możemy chcieć doprowadzić to tutaj. Się nie bawić zbyt więcej. No tak, chyba powinno być ok. Dobra, gdzie to jest? Tutaj bardziej. Myślę, że tutaj po prostu dwie wiertnice damy. Chociaż chyba dwie mogą. Tak, możemy trochę przesunąć. Że tak je zróbmy. Chyba w ten sposób będą lepiej pracowały. Tak mi się zdaje. Bo więcej pól znajduje się na złożu. Czy te chcemy też tak przestawiać? Może tak. O, okej, dobra, to jednego brakuje. Zaraz to zrobimy. Zostawmy sobie też trochę miejsca na przyszłość, jak będziemy chcieli te rzeczy wydobywać. Okej. Dobra. To sobie może też tak przerobią. Żeby więcej po prostu więcej powierzchni było na złożach, to powinny szybciej kopać. Tak. Tutaj jeszcze połączenie. I tacy. Dobra, jeszcze tutaj. Prąd. No i to chyba wszystko. A jeszcze tutaj musimy zrobić wyrównywacz. A na dole powiedzmy niech będzie już ok. A właśnie, zapomniałem. Się zwiększył pojemność wagonu, więc ona teraz nie będzie 2000 woziła, tylko więcej. Ok, dobra. Będzie jeden pas, co nie potrzebujemy tego więcej. No i fajran, co? Przejdziemy się do bazy. Zobaczymy, czy to będzie również w bazie wszystko działać. Oczywiście musimy jeszcze w bazie postawić
załadowywanie paliwa. Dobra. Zacznijmy może badać prędkość hamowania. Szybkość hamowania. A tak było, tylko nie zauważyłem. Szybkość hamowania 1. Sprawdzimy, tutaj ładnie działa. Ładny pełen pas będzie szedł. A chyba dodam również ładowanie od razu z drugiej strony. I tutaj ewentualnie zmienię również pas na szybszy. Aż wyładowanie całej tej ciuchci. Póki co będzie trochę trwało. Dobra, zobaczymy jak to będzie również działać, kiedy już ruszy produkcja rzeczy w naszej fabryce, bo uruchomiłem z powrotem badania, więc rzeczy powinny się zacząć już teraz produkować. I wcześniej mieliśmy trochę tutaj problemy z węglem, kiedy rzeczy były produkowane. Zobaczymy, czy będzie dalej produkcja leciała, czy wszystko będzie dalej w porządku z węglem. Dobra. Przejdźmy się jeszcze raz do węgla. Zobaczmy, czy tam również wszystko dalej działa. Dobrze. No i spoko. Dobra, to było tyle na ten odcinek. Dobra, na następnym odcinku myślę, że zaczniemy w końcu robić roboty, bo tutaj gdzieś tutaj sobie ustawię z nimi fabrykę. A później również możemy się powoli zacząć robić fotowoltaikę albo również inne fajne rzeczy. Generalnie mam też zamiar to trochę wydłużyć, żeby po prostu nie móc z zaawansowanych procesów korzystać. Generalnie mam w planach całkowicie zmienić wygląd tej fabryki, ponieważ tak jak to na razie wygląda, to nie da się później rozszerzać. Potrzebujemy dodatkowego miejsca na dodatkowe wytapiarnie. Dobra, szybkość hamowania 2, nie. A właśnie, zobaczmy sortowanie może zaawansowane. Rafinacja chemiczna. No właśnie, z tego chcemy korzystać. Rafinacja termalna. Zaawansowanej rafinacji w sumie nie potrzebujemy. Ale te dwie rzeczy dodatkowo chcę dodać do procesu sortowania rud i przetwarzania. Tak, a później będziemy musieli te rzeczy również, te, które posortujemy, będziemy musieli również wytapiać, a na razie nie mamy już tutaj żadnego miejsca na dodatkowe wytapialnie. Więc generalnie mam w planach całkowicie to przeorganizować, jak już zrobię sobie sortowalnie dla rud każdego typu. Ale dobra, zobaczycie jeszcze jak to będzie w przyszłości wyglądać. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!